Cześć! Witam Was w zdaniu Szymona G, w którym mówię to, co chcę. Trochę mnie nie było, cóż, dla tych ludzi, którzy myśleli, że mogą mnie oglądać regularnie. Zdarza mi się nie oglądać, aczkolwiek postaram się, żeby było z tym lepiej. Dziś, cóż, nie będzie komiks, ale będzie Suicide Squad. Najnowszy film ze stajni DC, który właśnie wyszedł. Powiem Wam, co sądzę, co myślę i czy powinniście iść, czy nie. Dobrze, na szybko, bo wiem, że prawdopodobnie część osób spojrzy tylko na pierwszą minutę tego filmu. Film mi się podobał, był całkiem okej. Nie był zły. Jeżeli boicie się tego, nic tego. Film jest o wiele bardziej kolorowy, o wiele bardziej luźny w tonie i ma masę bohaterów, których da się lubić. Teraz, jeżeli chodzi o scenariusz, jest bardzo prosty, nieskomplikowany. Moim zdaniem da się bardzo prosto podążyć za akcją. Jeżeli ktoś mówi, że nie, no to może, nie wiem, może się znudził w połowie filmu. Aczkolwiek ja nie widziałem w kinie, żeby ktokolwiek miał z tym problem. Były pewne problemy fabularne, ale to wynikało z dziur po prostu. Jeżeli ktoś idzie, żeby zobaczyć Margaret Rebecca Harley Quinn, na pewno się nie zawiedzie. Więc jeżeli tyle chcieliście obejrzeć recenzji, to idźcie do kina. Moim zdaniem nie będziecie zawiedzeni, czy to jesteście fanami uniwersum, czy nie. Jeżeli chcecie dobrego filmu, takiego filmu, no to możecie się zawieść, no bo nie oszukujmy się, no film nie jest wybitny, nie jest to ani Forrest Gump, ani nie wiem, Full Metal Jacket. Tak, nie jest to mistrzostwo gatunku. Aczkolwiek jeżeli chodzi o to, żeby iść na film, posiedzieć na nim, obejrzeć, wiedzieć, co się stało, polubić bohaterów i mieć ochotę na sequel, moim zdaniem ten film jest to w stanie zapewnić. Jeżeli chcecie więcej szczegółów o tym filmie, no to zapraszam dalej. Dobrze, rozpocząłem bardzo szybko, dlatego że nie chcę, żeby ludzie, którzy włączą w ogóle ten filmik, wyszli natychmiastowo. Chciałbym teraz troszeczkę bardziej omówić fabułę. Fabuła jest bardzo prosta. Amanda Waller, czyli jedna z kobiet, która pracuje w wywiadzie, postanawia założyć grupę złożoną z najpotężniejszych superprzestępców, jakich mają. Nazywa się ona Task Force X, które jest tak naprawdę oficjalną nazwą dla Suicide Squadu. Zbiera ich. No i oczywiście wybucha problem, który mają rozwiązać, no i lecą go rozwiązać. Fabuła moim zdaniem, o ile jest prosta, bo jest bardzo prosta, powiedziałbym, jest parę dziur w fabule, no oczywiście nie znam filmu, który nie ma dziur w fabule, aczkolwiek tu są dość duże. Jednakże potrafi czasem zaskoczyć, sam cel jest, muszę przyznać, nie spodziewałem się, że o to chodzi. Aczkolwiek potem następuje już klasyki i sztampy troszeczkę. Ale co robi ten film? Ten film moim zdaniem robi postacie, które są moim zdaniem, powtarzam to dużo razy, aczkolwiek wydaje mi się, że to jest dość ważne, żeby zaznaczać, bo większość ludzi myśli, że jak ktoś coś mówi, to jest autorytarnie i w ogóle nikt nie może mieć nie opinii. Nie podoba ci się film? Nie ma sprawy. Może ci się nie podobać. Ten film jest oparty bardzo mocno na poczuciu humoru, który jest subiektywny, więc jeżeli nie lubisz tego poczucia humoru, nie masz co iść do kina. Film dla mnie budują postacie. Świetnie zarysowane, dobrze pokazane. Pierwszy raz filmowe uniwersum DC zrobiło coś, co powinno było robić. Pokazuje nam postacie i pokazuje nam, jakie są. Na samym początku filmu. Ja przez Man of Steel, ja wiedziałem, kim jest Superman, ale nie wiem, mój ojciec, który to ze mną oglądał, nie interesuje się superbohaterami, tak? A moim zdaniem w tym filmie wiedziałby dokładnie, jaki jest każdy z bohaterów. Jest Harley Quinn, która jest moim zdaniem świetnie zagrana przez Margaret Robbie. Powinna się częściej pojawiać na ekranach naszych kin, bo jak na razie Tarzan nie jest za dobrym występem. Znaczy jest filmem średnim, nie oszukujmy się. A Suicide Squad dał jej rolę, która po prostu zrobiła film. Możesz nie lubić tego filmu, ale musisz przyznać, że Margaret robi w filmie, jak sama w sobie, jest naprawdę świetną aktorką. Świetnie zagrała rolę, którą mi dano. Następny, kto robi ten film, jest Will Smith, który wcielił się brawurowo w rolę Deadshota. Mimo, że nie jest on klasyczny, kanoniczny, komiksowy, sranie w banie, jest bardzo dobry. Jest fajny jako taki troszkę straight man w tym świecie świrniętych ludzi. Jest zabójcą na zlecenie, także po prostu on zabijanie traktuje jako pracę, tak? Przy czym większość naszej menażerii nie do końca jest taka klasyczna, tak? Mamy też oprócz niego Jack Cortea, który też jest dość dużym nazwiskiem, mimo że nie zagrał w niczym dobrym, a tutaj dał popis nad popisy. Jako kapitan Boomerang chyba pierwszy raz podeszłam po prostu rola, bo granie walniętego Australijczyka wychodzi mu cudownie. Rzuca metalowymi bumerangami w ludzi, ciągle pije piwo. W ogóle jest świetny. Wydaje mi się, że nie będę wam mówił za dużo, bo ten film warto zobaczyć w kinie. Warto nie wiedzieć za dużo. Jeżeli obejrzycie trailery, wiecie wszystko, co trzeba. Wiecie, jakie jest poczucie humoru, wiecie, jakie są postaci, wiecie, czy chcecie widzieć ten film. Podobają wam się trailery, lećcie do kina. Jak uważacie, że trailery są albo że jedna z postaci będzie kiepska, no to możecie mieć pewne zastrzeżenia. Mojej dziewczynie na przykład bardzo nie podobał się Joker, o którym teraz powiem. Bo Jared Leto robi kompletnie nieklasycznego Jokera. Ludzie
kompletnie nieklasycznego według większości ludzi. Mówią, o mój Boże, Joker jest w ogóle nie jokerowy. Moi drodzy, nie wiem, ja czytałem Jokera Briana Azzarello, który nie jest uznawany za jakiś kompletny shit, a przeciwnie, był uznawany za kompendium wiedzy o Jokerze, że nic nowego Briana Azzarello nie pokazał. A co pokazał Briana Azzarello u Jokera? Szef mafii lubi Harley Quinn. Może i nie kocha tak bardzo, ale to na jej kolanach płacze Joker. I tylko ona do niego mówi. Robi wszystko, co każe. Druga rzecz, która jest ważna. Joker imprezuje, siedzi w klubach, ma swój gang. Gdzie tu jest nieklasyczny Joker, Jared Leto, który ma swój gang, siedzi w klubie, kocha Harley Quinn, zarabia kasę. Przecież to jest Joker. Ja wiem, że Brian Azzarello może nie jest... Ale my morę, aczkolwiek wydaje mi się, że gość trochę w komiksach zrobił, tak? Druga rzecz to są cameo bohaterów. Pokazuje się tu teoretycznie ten Batman. Ale teoretycznie, bo to kompletnie nie jest wizja Zacka Snydera. Ja myślę, że nikt nie widzi Batmana takiego millerowskiego, jakim widzi Snyder. To jest klasyczna komiksowa wersja Batmana. Dobrego gościa, który jest po prostu superbohaterem i straszy ludzi dla ich własnego dobra, tak? Nie chce mordować ludzi. Dlatego wiecie co? Ja jestem teraz zły na ten film. Ja byłem pierwszym człowiekiem, który był w stanie powiedzieć, że film jest średni. No był, bo był mierny. Aczkolwiek teraz widzę, ile zła wyrządził dla uniwersum DC. On film sam w sobie był okej. Okay, tylko, że nikt się nie będzie trzymał tego standardu. Nikt. Nikt nie będzie przedstawiał Batmana tak, jak przedstawiany. Nikt tak nie chce przedstawiać Supermana poza Zackiem Snyderem. Teraz widzę błąd w jego myśleniu. Albo nie wiem, błąd w myśleniu studia. Bo to jest kompletnie inny Batman. To nie jest ten Batman. To nie jest ten Batman, który z nikim nie gada. To nie jest ten Batman, który tłucze ludzi i wychodzi. I ma to kompletnie w dupie. To nie jest Batman, który wrzuca ludzi, żeby wybuchli. To nie jest kompletnie ten Batman. Z jednej strony mi się to podoba, bo ja lubię komiksowego Batmana, który jest dobrym człowiekiem po prostu. Ale z drugiej strony, bądźmy konsekwentni, to ciekawa wizja jest Batmana, który jest bardziej brutalny, bardziej bezwzględny, tak? Tylko, że trzeba się jej trzymać. Dobrze, przedłużam troszeczkę. Będzie spoiler corner na pewno i nie będę przy nim sam, także nie będę cały czas mówił jednego i tego samego, tak jak mi się czasem zdarza. Będzie to raczej taka rozmowa między mną i moją dziewczyną, z którą byłem na filmie i której się naprawdę podoba, o wiele bardziej niż mnie, zaskakująco. Ale miałem mówić też jeszcze o pozostałych aspektach filmu. Ludzie narzekają na montaż. Owszem, montaż jest odrobinę przewidywalny, odrobinę, co ja mówię. Film jest bardzo schematyczny. Postacie wchodzą do pomieszczenia, parę dialogów, walka i właściwie tak się dzieje przez pewną część filmu. Czy mi to przeszkadza? Po części, aczkolwiek wydaje mi się, że ten film jest bardziej nastawiony na rozwój postaci i postacie się rozwijają. Moim zdaniem każdy ma troszeczkę jakiś ark w tym całym filmie. Większość postaci coś robi, tak? El Diablo na przykład, który jest gościem, ten gość z ogniem, tak? W rękach. On ma swoją rolę, Killer Croc też ma swoją rolę. Wszyscy coś robią, tak? Nie wydaje mi się, że to jest na zasadzie bezsensownej akcji, tylko że jakoś to buduje całą historię. Tak samo cel dowódca, czyli Flag, to też rozbudowuje się przez cały film i uczy się szanować tych ludzi. Aczkolwiek wspomnijmy też o złoczyńcach, tak? Złoczyńcy w Suicide Squad, no są słabi, nie oszukujmy się. O ile Enchantress była okej, bo Enchantress dla mnie miała motywację. Ludzie mówią, że nie miała motywacji. Słuchajcie, jakby ktoś was trzymał jako niewolnicę i kazał robić swoje rzeczy albo bardzo was skrzywdzi, no to bylibyście nieźle wkurwieni, wydaje mi się, i mielibyście ochotę pozabijać paru ludzi. Druga rzecz. Jej brat, który właściwie nic nie mówi, owszem, to jest prawda, jej brat właściwie nic nie mówi i służy jako taki pionek w grze. Ja się z tym zgadzam, ale on nie jest głównym wylanem, więc o co chodzi? O co chodzi? To on nie jest nawet głównym wylanem. Głównym wylanem jest Enchantress, która buduje coś. Nie chcę zdradzać co, no bo to zostałem na spoiler corner. Aczkolwiek on nie jest głównym wylanem. Ten, kto mówi, że on jest głównym wylanem, to nie widział filmu po prostu. Nie widział go, bo on nie jest głównym wylanem. On jest jak w Indiana Jonesie, tym mięśniakiem, którego trzeba pokonać fizycznie. No. Proste. Kolejna rzecz, muzyka. Muzyka jest dość oczywista. Nie wiem, czy traktować to jako wadę. Początek filmu zaczyna się w więzieniu i leci House of Rising Sun. I ja w tym momencie usiadłem i się zastanowiłem, chwila. House of Rising Sun. Potem pojawiają się same dość znane hity i siedziałem zastanawiając się, że to jest lista przebojów. Aczkolwiek z jednej strony to nie jest problem, tak? No bo lubimy te piosenki. Od czegoś one tam są, tak? W naszych ulubionych. Ale z drugiej strony wydaje się to odrobinę za oczywiste. Tylko, że ja na razie nie słyszałem żadnych takich opinii, jeżeli rozmawiałem z ludźmi, którzy coś tam... Ten, to nikt jakoś aż tak nie narzekał, tak?
Poza tym niektóre piosenki bardzo pasują, tak? Więc wydaje mi się, że nie jest to aż taka wada, żeby nie iść do kina. Bo na film warto iść, jak się widział trailer i się powiedziało, o, to jest film dla mnie, to warto iść do kina, tak? Efekty specjalne, tak samo, stoją moim zdaniem na bardzo wysokim poziomie. Wszystko wygląda dobrze. Wszystkie te efekty wybuchów, błyskawic, tego typu rzeczy, naprawdę fajnie to wygląda, ciekawie i jest dobrze zrobione. Kolejna rzecz, sceny walki, których jest bardzo dużo. Moim zdaniem szybki montaż i dynamiczne cięcia w takim filmie, który jest bardzo kolorowy, neonowy i taki punkowy, pasuje. Nie mam z tym żadnego problemu, mimo że jestem czasem przeciwny. Tylko że obejrzałem, ja byłem na maratonie, gdzie był Suicide Squad, Mroczny Rycerz i Batman z 1989 i widziałem, jak walki były robione w dalszym celu. Szybko, dynamicznie, z dużą ilością cięć. Tak samo jak w tym filmie, nie mam z tym żadnego problemu. Wydaje mi się, że wręcz wzmacnia to dynamikę akcji. Jest bardzo ciekawe, angażuje widza. Co jeszcze warto powiedzieć o tym filmie? Wydaje mi się, że konkludując już ten mój cały wywód, taki bezspoilerowy, bo ciężko mi mówić bez spoilerów, nie pokazując konkretnych przykładów, chcę je wam pokazać, bo wydaje mi się, że ludzie, którzy widzieli film i nie są pewni, mają prawo też przeanalizować sobie ten film i zrozumieć, o co w niektórych scenach chodziło, tak? Konkludując, to jest dobry film, to nie jest wybitny film, to nie jest bardzo dobry film, to nie jest Avengers. Nie. To jest dobry film. To jest film, na którym można siąść, obejrzeć, powiedzieć albo fajny, albo nie. Rozumiem ludzi, którzy go nie lubią, rozumiem ludzi, którzy go naprawdę lubią, bo też i jest to lubić. W przeciwieństwie do tego filmu, który był skierowany dla fanów, którzy już wiedzieli, o co chodzi i nic nie tłumaczył. Zrozumiałem, gdzie tkwi błąd. Błąd tkwi w niewiedzeniu, kto to jest. W zakładaniu, że każdy wie. Ja nie znałem części tych postaci. Przyznam się szczerze, Kapitan Boomerang to był dla mnie... Widziałem go w paru odcinkach Justice League. Okej. Okay. I tyle. Nie pamiętałem o nim nic poza tym, że rzuca boomerangami. A tutaj boom! Całkiem ciekawa postać złodzieja, który w dodatku, w tym filmie przynajmniej, w tej kreacji jest najlepiej przyjęty i to mi się podoba. Był super. Ludzie nie znali Killer Croka i co? Był takim cichym typem, który po prostu zjada ludzi. Fajnie. Można go poznać, można się czegoś o nim dowiedzieć. Tak? El Diablo, nie znałem go kompletnie, a teraz myślę, że to całkiem dobrze zarysowana postać w filmie. Czemu nie? Wydaje mi się, że nie ma powodu do takiej masy hejtu na ten film, która spadła. Krytycy go zjechali, ja rozumiem czemu, bo to jest prosto skonstruowany film. On do sztuki filmowej nie wnosi nic. Jest prosto napisany, prosto zrobiony. Nie stoi wyżej niż niektóre komedie, które są kręcone. Ale są ludzie, którzy są w stanie mi powiedzieć, że nowy Ghostbusters to jest drugie przyjście Zbawiciela. Więc jak w takich czasach można powiedzieć, że ten film zsie kompletnie, albo że jest gównem? W czasach, kiedy mieliśmy fantastyczną czwórkę, która była dla mnie kompletnym zawodem i to takim zawodem nawet większym niż to, bo to też był średni film, a miał być wybitny. Naprawdę, spróbujmy troszeczkę dostosować standardy i ocenić to, co mamy, a nie to, co mieliśmy mieć, albo to, co nam obiecano. Bo ja wiem, że brak obietnic boli. Ja wiem, ja mam na półce Watch Dogs, także coś o tym wiem, okej? Okay. Ja daję kciuk w górę. Idźcie, zobaczcie film. Dajcie zarobić twórcom, bo czuć w tym filmie serce. Może odrobinę zmienili wizję w trakcie. Może tak było. Ale nawet jeżeli część scen była dokręcana, to czuć w nich serce. Czuć, że aktorzy grali na planie, mieli chemię, mieli chęci i mieli możliwości, żeby zrobić ciekawy film. I według mnie, jak i według większości sali kinowej, na której byłem, bo siedziałem i słyszałem komentarze ludzi, nie był to film zły. Idźcie. To było zdanie Szymona G. Jakie jest twoje? Napisz mi. Chcę je znać, naprawdę. Napisz mi swoje zdanie. Postaram się na 100% odpisać i postaram się skomentować tak jak uważam. Tak jak uważasz, że film jest gówniany, powiedz mi dlaczego. Chcę wiedzieć, czemu uważasz, że film jest gówniany. Może ja czegoś nie zauważyłem, a może ty zauważyłeś coś, a może ty nie zauważyłeś czegoś i po prostu nie potrafisz tego widzieć, tak? Albo subiektywnie się z tym nie zgadzasz. Też chętnie poznam takie opinie, tak? Dajcie mi feedback. Chcę wiedzieć. No. Do zobaczenia.